Pani, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze nie do Ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu, Bogu chwała, a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Niech nas Syn Twój, o Pani, do siebie nawróci, a swoje zagniewanie niech od nas odwróci. Przebacz nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twymi bądź, na drogach nam nadzieją świeć, Synem Twym z nami. Pozwól nam przespać poranka. Mało, że do nas przyszedłeś, co dzień dajesz nam siebie. Zostałeś z nami w tym chlebie, który bierzemy do ręki. Panie, każdy słup słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka. Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka. Ty jesteś pełnią życia, daj nam Twojego chleba. Daj nam oddychać wiecznością. Twój oddech ożywia i wspiera. Panie, każdy wschód słońca Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam przespać poranka. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zapraszamy do tego mikrofonu Kubę. Zanim Kuba do nas dojdzie. Ja mówię, kocha bliźniego jak siebie samego. Taki duży, taki mały, Boże święty być. Taki duży, taki chudy, Boże święty być. Taki Jan, taki Ty, Boże święty być. Taki Jan, taki Ty, Boże święty być. Hosanna, śpiewaj Panu, który królem jest. Hosanna, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Panu cały dzień. Serce me, abym służył, miłość mi duszę w serce me. Miłość mi w serce me, abym służył, bym swą służbą także chwalił Cię. Śpiewaj Hosanna, śpiewaj Hosanna, śpiewaj Panu, który króluje. Gloria, alleluja. Glory, glory, alleluja. Jego duch żyje pośród nas. To zapraszamy do mikrofonu, gdyby ktoś chciał podzielić się świadectwem związanym właśnie z tym hasłem Wybieram życie. Obcowości i prowadzi się nas do nieba. Więc nie zawsze łatwo, ale zawsze pięknie.
Wasze modlitwy, wasze troski, ale bierzemy to ze sobą, bo wiemy, że Pan Bóg, On jest godzien. On ma moc, On ma siłę i przez nasz mały wysiłek On może po prostu robić cud. Nie damy, nie. Idziemy polami, łąkami, lasami, diabłu się nie damy, nie. Maryja, do Ciebie idziemy w czatku. Żonica i ślimak nas mija, lecz kto by przejmował się tym? Idziemy polami, łąkami, lasami, diabłu się nie damy, nie. Czy mądrze postąpiłam, a jeszcze ściślej, czy jestem godna ponosić odpowiedzialność za czyjeś życie i to tak niewinne. Bałam się, że gdy ja upadnę, to i temu dziecku może stać się krzywda. Kilkakrotnie w ciągu dnia wzdychałam do Boga, czy to malutkie serce jeszcze w ogóle bije. Po niedługim czasie otrzymałam jakby odpowiedź, której nie od razu skojarzyłam ze swymi wątpliwościami. Pewnego przedpołudnia, kiedy uklękłam zwykle do modlitwy, nagle usłyszałam stukanie. Absolutnie nie porównałabym go wówczas do bicia serca. Od razu domyśliłam się, że to dzięcioł. Nie był to taki zwyczajny dzięcioł. Zagadkowe było to, że codziennie, gdy tylko rozpoczęłam modły duchowej adopcji o stałej porze, tak rozpoczynał stukanie i co dziwniejsze, po około 10 minutach kończył swoją pracę, zamilkł. Dla mnie z każdym dniem ta zagadka zaczęła się rozwiązywać, a moje serce biło radośniej i pewniej nadzieją, że i to serduszko zagrożonego poczętego życia także bije. Upłynęło około 6 miesięcy. Byłam już na tyle zrównoważona i spokojna, że we wrześniu podjęłam się nawet kolejnych duchowych adopcji. A czytelnik od razu mógłby mi zwrócić uwagę, że tak nie wolno. Owszem, wolno. Są pewne okoliczności łagodzące. Można przecież adoptować duchowo siostrę czy brata zakonnego. Wracając jednak do tematu adoptowanego maleństwa,
aż za bardzo przyzwyczaiłam się do stukania. Klękałam nawet do modlitwy już z myślą, czy ten dzięcioł znowu się odezwie. I chwilę nasłuchiwałam, ale on ku mojej pociesze mnie nie zawiódł. Zawsze przyłączył się do różańca. Co dziwne, raz gdy odłożyłam modlitwę na porę wieczorną, nie udało mi się to. Oto niebawem po swej decyzji nagle usłyszałam głośny stuchot dochodzący z zewnętrznej strony drzwi wejściowych do domu. Weszłam do przedpokoju, ażeby otworzyć. Czyniłam to nawet z lękiem, bo któż tak uparcie stuka, skoro u drzwi jest dzwonek? Czyżby przestał działać? Ledwo otworzyłam drzwi, a tu odfrunął mój przyjaciel, który zdążył wydrążyć tym solidnym dziobem niemałe zgłębienie. Tę pamiątkę po dzień dzisiejszy bardzo sobie cenię. Kolejne miesiące upływały stałym rytmem i co ciekawsze, w grudniu po upływie 9 miesięcy znikł także ślad po tym wdzięcznym ptaku. Dał mi jakby znak, że dzieło duchowej adopcji zostało dokończone. Czułam radość, ale i smutek. Przywiązałam się do jego towarzystwa. Górę wziął zachwyt, że takie stworzenie potrafiło mnie duchowo wesprzeć i rozwiać wątpliwości. Ta przygoda pozostawiła w mojej pamięci jeszcze jeden ślad, nawet cenniejszy. Mianowicie sen pojawił się na samym początku Adwentu i był związany z modlitwą na poronce do Dzieciątka Jezus. Gdy następnego dnia nie odmówiłam tej modlitwy, tej samej nocy przyśniło mi się maleństwo. Bardzo dobrze odżywione, ale z obrażoną minką. Dało mi tym samym znak, że ta modlitwa była bardzo miła i potrzebna. Kontynuowała więc tę koronkę, polecając Jezusowi to dziecko i jego matkę. Po zakończeniu duchowej adopcji postawiłam sobie pytanie, kto komu uratował życie. Wydaje mi się, że to dziecko uratowało także mnie. Na nowo odkryłam wartość postu. I wkrótce z radością też oczekiwałam narodzin Dzieciątka Jezus. Adwent przygotowując do tych szczególnych świąt spędziłam ze świętym Ojcem Pio, a po Bożym Narodzeniu poczułam się o wiele dojrzalej i mogłam postąpić jakby krok do przodu, wkraczając w kolejną porę swego roku. Panie mój, hosanna memu Bogu. Jesteś królem, jesteś królem, jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Jesteś królem, jesteś królem, jesteś królem, jesteś królem, królem jest Bóg. Odnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Tam idzie armia Pana, uwielbiając Go. Słyszę już armii Pana głos, słyszę już armii Pana głos, słyszę już armii Pana głos. To idzie armia Pana, w spodenkach po kolana, dość nierozrywana, uwielbiając Go. Wspaniały, głównie poświęcony Maryi, poświęcony Maryi to rzecz jasna dla Jezusa. Jest 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie i zbiegło to się z 300. rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. I jest jeszcze 140. rocznica objawień w Wietrzwałdzie. Objawienia takie były szczególnie w czasach rozbiorów ważne dla naszego narodu, dla naszej ojczyzny. Czyli Polski nie było na mapie, język polski był zakazywany. To w tamtym właśnie miejscu ludzie musieli mówić po niemiecku, w innym po rosyjsku. A Matka Boża wtedy mówiła do dzieci po polsku. I jeszcze jest dodatkowo też dziecko odnowy w Duchu Świętym na świecie. 25 lat naszej diecezji, także jubileuszy jest dużo, może jeszcze pewnie o wielu zapomniałem.
No i z tej okazji, że jest taki jubileusze są związane z Maryją, czytałem moją już drugą książkę w tym roku, Miłość z Maryją przeżywana. I tak chciałbym coś wam przeczytać z tego. Moment. Imię przepiękne Maryja przenika cały świat, w sercach miłość rozwija od ponad 2000 lat. Do ciebie uciekamy, w trudach w życiowej gonitwie, twego imienia wzywamy w gorliwej codziennej modlitwie. Maryjo, przez Boga wybrana, niepokalanie poczęta, za Matkę Bogu i nam dana, za świętych najbardziej święta. Prowadź pod tym sztandarem, płaszczem osłaniaj od złego, rozpalaj miłość i wiarę, prowadź do szczęścia wiecznego. Z Twoim imieniem na ustach, z Tobą najbliżej Ciebie, chcemy iść drogą Bożych ustaw. Maryjo, wspieraj w potrzebie. Ave, ave, ave Maryja, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. Na liściach dębowych stanęła Pani, a dzieci na klęczkach modlą się do niej. Ave, ave, ave Maryja, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryja. Cię cieniste reliki, źródła i kręte strumyki, co igra z morze falami, w powietrzu buja skrzydłami. Polecie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec plata. Polecie z nami Panią Świata, jej dłoń nasza wieniec platem. Ona dzieł boskich korona, nad anioły wywyższona. Choć jest Panią nieba ziemi, nie gardzi dary nasze. Ja dobrze twym dzieckiem być, pokoruj Panna Madonna. Ramiona moje się skryć. W jej ramionach znajdziesz spokój i uchronisz się od zła. Bo dla wszystkich swoich dzieci ona serce czułe ma i opieką cię otoczy, gdy jej serce oddasz swe. Gdy powtórzysz jej z radością słowa te. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze twym dzieckiem być. O, pozwól, czarna Madonno, sprawiona twoje. Czasem bywa gorzej, o Boże, mój Boże, wtedy ja nie Boże, głośno śpiewam Ci. Chwalić Ciebie będę, czy lepiej, czy gorzej, chwalić nie przestanę, póki będę żył. Boże, mój Boże, tańcem śpiewem chwalę Ciebie, Boże, mój Boże, to pomoże. I głośno! Boże, mój Boże, tańcem śpiewem chwalę Ciebie, Boże, mój Boże, to pomoże. Z Cieszyna na Jasną Górę, w Krzyżowicach, po pierwszym nocklejku, była rano msza święta. I zapewne wielu z Was zna księdza Jakuba Tomicę, który pielgrzymował z nami przez ileś tam lat, nie pamiętam na ile. On wygłosił takie piękne kazanie na temat tego, że mówimy
ja to, ja tamto, ja byłem, ja zrobiłem, wszystko ja. No. I na bazie tego kazania powstał taki wiersz. Jajecznica. Moje ja, takie pewne siebie, zawsze pierwsze i najważniejsze. Ja wypowiadam w potrzebie, a nawet przelewam na wiersze. Ja jestem, ja byłem, ja zrobiłem, moje ja mnie tak bardzo zachwyca. Tyle ja w moim życiu mówiłem, że wyszła z tego jajecznica, którą niestety zjeść trzeba, a jest jej bardzo wiele. Trudno brzatuchowi jest wejść do nieba, chętnie się ją podzielę. Więc może my będziemy pielgrzymować, a ja tak skromnie na końcu, nie mnie, lecz nas, Maryjo, prowadź. Nieważne, czy w deszczu, czy w słońcu. A smaczna jest jajecznica i stała się bardzo sławna. Myśl o niej wielu zachwyca, ale jest ciężko strawna. Więc ja używajmy z umiarem i tylko kiedy potrzeba. A jajka, które są Bożym darem, niech nie przesłonią nam nieba. Więc idźmy dalej z tą naszą jajecznicą. Strona 24. Jesteś życiem my, więc każdy ruch robię w Tobie, Panie. Strona 24. Jesteś życiem my. Jesteś życiem my, więc każdy ruch robię w Tobie, Jezu. Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Jesteś drogą mą, więc każdy krok stawiam w Tobie, Jezu, Ty pozwalasz wciąż oddychać mi. Chwalę Twoje łaski, Panie, gdzie nie spojrzę tam, wciąż widzę Cię, Twa miłość mnie uwiodła. Jezu, jakże to możliwe jest, na. W szczególnej łaski Bożego miłosierdzia przeżyłam szczególne chwile, które były związane z pielęgnacją kopii obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Tak się złożyło, że mąż z córką po mszy musieli zaraz wyjechać, ale w mieszkaniu niby nie było pusto. Pozostało coś żywego, nawet poruszającego się, rozpalony ogień w kominku. Z racji miłego ciepła wyjątkowo pozostałam w tym pokoju i usiadłam do modlitwy w fotelu naprzeciwko kominka. Musiałam pomodlić się w intencji dziecka adoptowanego duchowo. Rozważałam tajemnicę zesłania Ducha Świętego, posługując się na wstępie tekstem sługi Bożego Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty. W jednej chwili poczułam się jak w bajce. Przeczytane słowa jakby dokładnie odzwierciedliły chwilę, w której się znalazłam. Cytuję. Co oznacza ogień? Kryje się w tym wielka i wielka nam mówiąca prawda. Ogień jest symbolem życia, ciepła, radości. Najradośniej nam było na łonie rodziny, w ramionach kochanej matki, u boków kochającego ojca. I dlatego też rodzinę nazywamy ogniem, ogniskiem domowym. Modląc się zdrowaś Maryjo, zupełnie zapomniałam już o swych łzach, które parę minut wcześniej zwilżyły moje oczy. Przesuwając paciorki, czułam się, jakby wszyscy domownicy byli obecni, że nie jestem sama. Każde słowo pozdrowienia anielskiego napawało mnie słodyczą, rozkoszą. Kończąc ostatnie zdrowaś Maryjo, nagle wszystko prysło, jak to czasami w bajce bywa. Oto po miesięcznej przerwie otrzymałam SMS-a, że akurat w tej chwili kona pewien mężczyzna. Trzeba było odpowiedzieć SMS-em amen i od razu przystąpić do odmówienia koronki do Bożego Miłosierdzia. Teraz wystąpiły przeciwne do poprzednich uczucia niepokoju, lęku i chłodu. Wykonałam swój obowiązek, którego podjęłam się po jednej z pielgrzymek do Łagiewnik. Po tej modlitwie dokończyłam jeszcze dalszą, niedokończoną modlitwę dzieła duchowej adopcji, to znaczy koronki do świętej małej Tereski, którą obrałam sobie za patronkę zagrożonego życia. To nabożeństwo zakończyłam przeczytaniem myśli świętej Tereski, korzystając z broszury Dobrego Dnia. Jej słowa przypadające na 11 października wydawały się również tajemnicze. Cytuję. Zerwij zasłonę tego słodkiego spotkania.
Odnosiłam zawsze te słowa do śmierci w miłości, której pragnę. Miłość nie zniszczy zasłony mojego życia, ale zerwie ją nagle. Po tych słowach uspokoiłam się, ale słodkie i radosne uczucie już nie powróciło. Podczas niemalże bezsennej nocy, bo jak tu zasnąć po tylu wrażeniach, zastanawiałam się głębiej nad tym, co mnie spotkało. Uzmysłowiłam sobie, że zbyt powierzchownie traktowałam modlitwę zakonających, poprzestając jedynie na odmówieniu koronki na otrzymanego SMS-a, którego mogę się spodziewać w czwartki i niedzielę między godziną 20-22, tak się zadeklarowałam. A życie to nie bajka. Życie ludzkie także u schyłku może być tak samo zagrożone jak to, które zaczyna się dopiero tlić. Poczętemu zagrożonemu życiu poświęcałam przez 9 miesięcy około 15 minut i czuję się bardziej zaangażowana w tym dziele. A co z tym życiem, które się kończy? Następnego dnia o poranku, odwiedzając Pana Jezusa w kopii obrazów, pozostałam na pomszy adoracji. Z racji poniedziałku, dniu, w którym szczególnie jednoczy się z apostolstwem pomocy duszom czyśćcowym, chciałam rozpocząć odprawianie drogi krzyżowej, gdy wtem podszedł do mnie ojciec przeor z informacją, że musi zamknąć kościół. Czynił to dla bezpieczeństwa z racji niedawnego włamania. Oczywiście nie zamknął drzwi głównych, więc można było skorzystać z klętnika i trwać na modlitwie w przeciągu. Obraz Pana Jezusa Miłosiernego było widać jedynie przez oszklone, zamknięte, wahadłowe drzwi. Prawdę mówiąc, była to łaska, że tak, a nie inaczej odprawiałam tę drogę krzyżową za duszę cierpiące w czyśćcu. W takich okolicznościach mogłam się bliżej zjednoczyć z taką duszą, która bardzo tęskni za Bogiem i nawet z dalsza Go widzi, ale nie ma do Niego dostępu. Z jednej strony i mnie ogarnęła tęsknota, by być móc bliżej ołtarza i obrazu. Z drugiej strony odczuwałam pociechę, że właśnie tak odprawiłam to nabożeństwo zakończone z racji godziny południowej modlitwą Anioł Pański. Już około 14:00 ojciec przeor otworzył kościół i wielu przybyłych parafian gości mogło zająć miejsce w przednich ławkach. Czas upływał i około godziny 16:00 zostało odprawione pożegnalne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Obraz zabezpieczony przezroczystą folią został przez 6 mężczyzn wyniesiony do samochodu kaplicy. Odjeżdżający Pan Jezus wycisnął łzy wielu wiernym, którzy przybyli na pożegnanie. Te wydarzenia rozegrane w ciągu tych 2 dni były bodźcem do zmiany, szczególnie z nastaniem listopada. Jeszcze bardziej zaangażowałam się w modlitwę zakonających i dusze czyśćcowe. Zrozumiałam, iż obowiązkowe, codzienne czy zdrowaś Maryjo i wieczny odpoczynek to trochę za mało. Życie to nie bajka i trzeba się nieustannie o nie troszczyć i pomyśleć także już o własnej zimie. I to właściwie no, chyba wystarczy. Cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi, chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Drogę z nami, wyrusz Panie, wyrusz Panie, na mnie wolno. Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by mógł człowiekiem się stać? Przez ile musz lecieć ma biały ptak, w końcu opadnie na piach,
Przez ile lat będzie kanion ten trwał, nim w końcu rozkruszy go czas. Odpowie ci wiatr wiejący przez świat, odpowie ci bracie tylko wiatr, odpowie ci wiatr. Strona 31. Zapraszamy. W dalszym ciągu do świadectw ja miałam okazję teraz na postoju wysłuchać świadectwa między innymi o zaufaniu, o życiu, o tym, że wybiera się życie. Nie lękajcie się, jest z wami. Strona 31. Nie lękajcie się, ja jestem z wami. Nie lękajcie się, ja jestem z wami. Alleluja, alleluja. Wszelkie ozdobniki, głosy dopuszczone. Będzie jeszcze piękniejsza harmonia. To może teraz panowie przodem. Dobrze, dobrze. No, proszę. No to dobra, cztery. Wyśmiewajcie, wysławiajcie Jego święte imię. Pan naszemu wyśmiewajcie, wysławiajcie Jego święte imię. Pan naszemu wyśmiewajcie, wysławiajcie Jego święte imię. Pan naszemu wyśmiewajcie, wysławiajcie Jego święte imię. Alleluja, 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 alleluja. Panie, wywyższam Cię i zdaję Ci hołd. Przed świątem Twym i staję, z radością śpiewam Ci pieśń. O Panie Jezu, Bogaci tak nie mieli nic, bo miłość jest tak bogata. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ostatnią drogę ruszali, patrzyli w niebo na Ojca Dom, tak z radością śpiewali. Nie, nie, nie. Nie warto na drogę tam, są dali ciotka zabiera. Nie, nie, nie. Piękniejsze nad słońce i gwiazdy,
O Maryjo, błagam Cię, piękniejsza nad cały niebem. O Maryjo, błagam Cię, oddaję wierny twój mój. Panno, wózeczko nasza, Bóg ci oddaję wierny twój mój. Matko Boska, za nami stawiaj. Cię pokazać, no to się pokaż. Co? Tak, też tutaj trochę nie wygląda. Daję ci Pan, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemia obiecana jest. Wyruszył kiedyś tam Abraham ze swego Ur Chaldejskiego, powierzył, 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 że będzie taki czas i usłyszał. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, ziemię obiecana jest. I usłyszał, ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj tam, ziemię obiecana jest. Już tak aż tyle lat, by raz chociaż przeżyć wraz z Bogiem chwilę. Powierzysz, 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 że będzie taki czas i usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie ziemię obiecana jest. I usłyszysz. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, ziemię obiecaną daje ci Pan. Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, ziemię obiecana jest. Jesteś radością mojego życia. Thank you.
wszystkich nas. W Tobie nadziei naszej przyczyna, nasza ostoja na każdy czas. Bądź pozdrowiona, Matko Ziemico, bądź pozdrowiona. To z boleścią w sercu wytrwała pod krzyżem, na którym umierał syn. Tyś mu całe swe życie oddała, byśmy zbawienia doznali w nim. Bądź pozdrowiona, Matko Ziemico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą. Ucieczko grzeszników, módl się za nami. Bądź pozdrowiona, Matko Ziemico, bądź pozdrowiona, Panno nad Pannami, w Tobie obrona przed nawałnicą. Ucieczko grzeszników, módl się za nami. Cały jestem twój, Maryjo, cały jestem twój, cały jestem twój, Maryjo, i wszystko moje twoje jest. Cały jestem twój, Maryjo, cały jestem twój, cały jestem twój, Maryjo, i wszystko moje twoje jest. Niczego się nie boję, bo ty jesteś i ochraniasz mnie. Przygotuj mnie do walki ze złym duchem i zamieść każdy strach. Jedyną moją bronią będzie miłość i pokój tego serca. Pragnienie ratowania twoich dzieci i wieczna radość nie. Niczego się nie boję, bo ty jesteś i ochraniasz mnie. Przygotuj mnie do walki ze złym duchem i zabierz każdy strach. Jedyną moją bronią będzie miłość i pokój twego serca. Pragnienie ratowania twoich dzieci.
to się nie boję, bo ty jesteś i ochraniasz mnie. Przygotuj mnie do walki ze złym duchem i zabierz każdy strach. Jedyną moją bronią będzie miłość i pokój twojego serca. Pragnienie ratowania twoich dzieci i wieczna radość nie. Jej miłość jest dla nas całego świata. Jej miłość jest dla nas całego świata. Jej miłość jest dla nas Jego wolę, a wszystko inne ze względu na Niego samego. Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Nikt nie wie dokąd.
za wolą Twą. Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Nikt nie wie, dokąd pójdą za wolą Twą. Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. I wieczna radość z niebie. Cały jestem Twój, Maryjo. Cały jestem Twój. Cały jestem Twój, Maryjo. I wszystko moje Twoje jest. Cały jestem Twój, Maryjo. Cały jestem Twój. Cały jestem Twój, Maryjo. I wszystko moje Twoje jest. Czego się nie boję, bo Ty jesteś i ochraniasz mnie. Przygotuj mnie do walki ze złym duchem i zabierz każdy strach. Jedyną moją bronią będzie miłość i pokój Twego serca. Pragnienie ratowania Twoich dzieci i wieczna radość nie. Czego się nie boję, bo Ty jesteś i ochraniasz mnie. Przygotuj mnie do walki ze złym duchem i zabierz każdy strach. Jedyną moją bronią będzie miłość i pokój Twego serca. Pragnienie ratowania Twoich dzieci i wieczna radość w niebie. Cały jestem Twój, Maryjo.
wszyscy nasze serca. Pośród ciemności wciąż szukamy drogi, która prowadzi do Bożej jasności. Więc Cię prosimy, miłosierny Panie,
Ty sam nas prowadź, ty sam nas prowadź. Ty, który jesteś miłością odwieczną i który kochasz wszystkich ludzi, Panie, który rozlewasz miłość we wszechświecie. Pozwól się znaleźć, a pozwól się znaleźć. Miłość się znajdzie, a miłość się znajdzie. Nocy nowy dzień nastaje, dzień pełen słońca i pełen jasności. Niech twoje światło wzmocni w nas nadzieję życia w miłości, życia w miłości. Miłość cię znajdzie, miłość cię znajdzie, a miłość cię znajdzie, znajdzie cię, o ja. Miłość cię znajdzie, miłość cię znajdzie, a miłość cię znajdzie, znajdzie cię, o je. Po chwilach próby, pokus i cierpienia ciebie pragniemy, Jezu miłosierny. Niech więc powróci pokój i nadzieja twojej miłości, twojej miłości. Miłość cię znajdzie, a miłość cię znajdzie. Panie, pomocy bliźnim oraz przebaczenia. Ty dasz nam siły wziąć na siebie, Panie, trudy bliźniego i jego zmartwienia. Miłość cię znajdzie, a miłość cię znajdzie, miłość cię znajdzie, znajdzie cię.